Na zewnątrz roiło się od zarażonych. Jęki, które z siebie wydawali, idealnie dobiegały do uszu ocalałych. Znaleźli się w potrzasku. Mimo tego, że znaleźli to, czego szukali i zapakowali do plecaka, nie wiedzieli, czy wyjdą z opresji żywi. Patryk, barykaduj drzwi, inaczej tu wejdą. Mężczyzna, wkładając w to wiele wysiłku, pospiesznie przesunął półkę sklepową, aby zostawić nią drzwi. Jak stąd wyjdziemy? Ten sklep musi mieć tylne wyjście. Tadeusz i Patryk pobiegli na zaplecze. Chwycili za klamkę, aby wydostać się z budynku. Niestety drzwi były zamknięte na klucz. Cholera, wykrzyczał Tadek. No to zajebiście. Na zewnątrz jest kilkudziesięciu zarażonych. Nie damy sobie z nimi rady. Tadeusz szybkim krokiem wrócił do głównej części sklepu. Z ladą zauważył szybę. Nie zastanawiając się wiele, chwycił za młotek, który miał w kieszeni. To jest nasze jedyne wyjście. Rozbiję tę szybę. Wyskoczymy przez nią i jeśli mamy choć trochę szczęścia, to uda nam się uciec. Mężczyzna wziął zamach i jednym szybkim ruchem rozbił okno, powodując hałas tłuczonego szkła. Giovanni Giampietro. Rozłam ludzkości. Dwa miesiące wcześniej. 30 listopada 2025 rok. Tadeusz siedział w barze, delektując się piwem. Bar był jednym z niewielu miejsc, w których lubił przebywać. Z racji tego, że był stałym klientem, poznał szefa, z którym zakolegował się do tego stopnia, że dostawał promocję na każdy kufel piwa. W tle leciała muzyka z gatunku rock, przy której doskonale piło się alkohol oraz paliło papierosy. Na ścianie naprzeciwko drzwi wejściowych zawieszony był telewizor, w którym leciały ledwie słyszalne wiadomości. Mało kto je oglądał poza dwójką mężczyzn emocjonalnie dyskutujących o wszelakich rzeczach. Tadeusz również wytężył słuch, aby usłyszeć tematy w wieczornym wydaniu wiadomości. Przepraszam, można trochę to podgłośnić? Spytał jedną z pracownic baru. Oczywiście, odpowiedziała, biorąc do dłoni pilota, ustawiając głośność. Sytuacja na Bliskim Wschodzie bez zmian. Zarażeni nadal są w Izraelu, Palestynie, Syrii, Libanie, Iraku i Jordanii. Z dnia na dzień jest coraz ich więcej. Egipt, Arabia Saudyjska, Iran i Turcja skutecznie chronią swoich granic. NATO wysłało swoje kontyngenty do Turcji, aby pomóc wykrywać zarażone jednostki. Grecja i Bułgaria wydały miliardy, żeby zbudować mur na granicy z Turcją. Ma zapobiec wtargnięcia zarażonych migrantów do Europy przez drogę lądową. Państwa Afryki wysyłają ogromną ilość wojsk do Egiptu, aby wesprzeć Egipcjan w obronie granic przed niebezpieczną migracją. Egipt, Libia, Algieria i Sudan otworzyły budżet na budowę muru, który ma na celu blokadę przedarcia się zarazy na czarny kontynent. W naszym kraju od miesiąca mają miejsce wzmożone kontrole obywateli, które robią przymusowe testy na obecność nowej choroby. Na razie nie wykryto u nas żadnego przypadku i oby tak zostało jak najdłużej. Zapraszam na jutrzejszą transmisję o tym, jakie zapasy zrobić, by przygotować się na najgorsze. Dziękuję za uwagę, miłego wieczoru. Nie podoba mi się to, rzekł jeden z mężczyzn siedzący obok Tadeusza. Ten konflikt u Arabów zakończył się małą wymianą nuklearną. Całe szczęście, że cudem udało się nad tym zapanować. Niestety skończyło się na 3 zniszczonych miastach i śmierci 700 tysięcy ludzi. I co z tego? Użyto nowej broni biologicznej, kto wie, co ona powoduje. Na pewno to ona przyczyniła się do nowej choroby. Choroba jak inne choroby, ledwie 40 tysięcy osób wybiła. Jeszcze 40, założę się, że za parę dni liczba martwych podskoczy do góry. Nie podoba mi się to, że tyle państw buduje mury.
Ta choroba jest poważniejsza niż nam się mówi. Czemu nie chcą powiedzieć prawdy? Przepraszam, że dołączę się do rozmowy, ale pozwoliłem sobie trochę podsłuchać, o czym panowie rozmawiacie. Pozwólcie, że spytam, jak to jest z tą chorobą? Według mnie za tym stoją Chińczycy i Amerykanie. No albo Rosjanie. Oglądaliście te wszystkie filmy o zombie? To właśnie przyszło nam z tym walczyć w realnym życiu. Choroba atakuje mózg po paru godzinach, bądź u silniejszych jednostek ludzkich po paru dniach od zarażenia ginie. Lecz nie myśl, że to tyle. Mózg ponownie się uaktywnia, a zarażony traci całe człowieczeństwo i próbuje przenieść chorobę na inne zdrowe organizmy. Staje się bestią żądną jedynie krwi. Najgorsze jest to, że choroba dotyka nie tylko ludzi. Są doniesienia o tym, że zwierzęta również to odczuwają. Nie mówią tego oficjalnie, ale jeśli to prawda, współczuję mieszkańcom Bliskiego Wschodu. Tak naprawdę po czasie nie będą mieli co jeść. Zostało nam jedynie się modlić, by ta choroba nie dotarła do Polski. Modlitwy wam nic nie dadzą, wtrącił się Tadeusz. A co ci innego zostało? Jesteś zabezpieczony? Bogu dziękuję, że jestem survivalistą. Nie muszę się martwić o mnie i moją rodzinę przez niemal rok, gdy to gówno do nas dotrze. Czekam tylko na informację, że pierwsi zarażeni przebili się do Europy. Wtedy nikt mnie i mojej rodziny nie zobaczy przez rok i uciekam z tej śmierdzącej Warszawy. Ja to samo, tylko że mam rodzinę na Litwie, odparł jego znajomy. No nic, młody, my już przed emeryturą. Tobie zostało jeszcze co najmniej do przeżycia 50 lat. Powodzenia. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. A tam pierdolicie. Gadamy o tym i gadamy, a pewnie i tak do nas nie przyjdzie. Ja jestem za tym, żeby wybudować bunkier dla 1000 osób. Uratujemy planetę. Wzajemnie, panowie. Bądźmy dobrej myśli. Bunkier nie jest złym pomysłem, oby nie było latających zombie, bo wtedy będzie po nas. Tadeusz wstał od stołu, kiwając głową do nowo poznanych mężczyzn na pożegnanie. Zapłacił za zamówiony alkohol, po czym udał się do domu. Na dworze padała mrzawka. Założył kaptur na głowę, a ręce schował w kieszeni. Zgarbił lekko sylwetkę i ruszył naprzód. Po drodze napotkał coraz częstszy widok od paru tygodni. Na każdym rogu stało kilku policjantów i wojskowych. Ten czynnik niewątpliwie dawał znać obywatelom, że choroba rozprzestrzeniająca się na Bliskim Wschodzie to nie żarty, tylko realny problem. Patrolowali ulice oraz wyrywkowo sprawdzali obywatelom gorączkę. Był to jeden z pierwszych objawów nowej choroby. Kiedy Tadeusz przeszedł przez jezdnię, podeszło do niego dwóch mundurowych. Dzień dobry, obywatelu, proszę okazać dokumenty tożsamości oraz będzie miał pan mierzoną temperaturę. Mężczyzna wyjął swoje dokumenty z kieszeni, wręczając je policjantom. Wnet jego partner przyłożył termometr do czoła Tadeusza, sprawdzając gorączkę. Po paru sekundach wydobyło się ciche pikanie, sygnalizujące koniec wykonywanej czynności. Tadeusz Wyszyński, lat 21, miejsce urodzenia Wrocław. Aktualne miejsce zamieszkania Warszawa, temperatura 36,5 w normie. Dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Jeśli będzie pan widział dziwnie zachowujących się ludzi, proszę to zgłosić natychmiastowo na najbliższy komisariat. Również dziękuję, tak zrobię. Odpowiedział ze spokojem, oddalając się od mundurowych. Kilkaset metrów od mieszkania tatka patrol sprawdzał szczupłego, wysokiego mężczyznę. Miał zaczerwienione oczy, wypieki na twarzy oraz gorączkę sięgającą 39 stopni. Natychmiastowo jeden z mundurowych zgłosił to w krótkofalówce. Dostał rozkaz, aby obezwładnić chorego i czekać na przyjazd wsparcia, aby móc zabrać mężczyznę na zaawansowane badania. Policjant niewiele myśląc chwycił chorego za bark, podłożył mu nogę i wywrócił go na ziemię. Przytrzymując obezwładnionego kolanem, czekali na przyjazd wsparcia. Tadeusz przyspieszył kroku, bo nie chciał skończyć jak napotkany człowiek. Szczęśliwie udało mu się dotrzeć do domu. Zamknął za sobą drzwi, barykadując je drabiną, aby komuś obcemu było trudniej wejść do mieszkania. Poczuł, jak burczy mu w brzuchu, więc zrobił sobie 5 kanapek oraz gorącą herbatę, żeby ogrzała go od środka. Gdy kończył jeść kolację, chwycił za telefon, wybierając numer do swojej drugiej połówki Agaty. Halo?
Co u ciebie, Tadek? Hej, wszystko dobrze, właśnie wróciłem z miasta. Słuchaj, ta cała sytuacja nie za bardzo mi się podoba. U was na wsi tego może nie ma na taką skalę, ale tutaj aż roi się od policji. Sprawdzają wyrywkowo obywateli, mierzą im gorączkę i sprawdzają dokumenty. Mnie też sprawdzali. Spokojnie, Tadzio. Rodzina zgodziła się, byś pomieszkał trochę u nas. Ojciec był w mieście i też go sprawdzali. Mówił też, że na jego oczach podjechał czarny bus z uzbrojonymi aż po zęby antyterrorystami i zabrali dwójkę ludzi z gorączką na jakieś badania. A wyjechali w końcu w te góry? Tak, dzisiaj. Nie martw się o nich. Mają tam masę jedzenia, generator prądu, wody pod dostatkiem, a ojciec, jak dobrze wiesz, jest fanatykiem broni. Także na pewno powinien coś mieć. Dobra, skończmy może ten temat. Będzie dobrze. A choroba zostanie zatrzymana i nie wyjdzie poza Bliski Wschód. Dobrze, masz rację. Oby im się udało zatrzymać tę sytuację. Nazajutrz. Tadeusz, obudziwszy się, włączył telewizor. Mógł sobie na to pozwolić, ponieważ wziął sobie urlop w pracy. Szefem tatka był jego ojciec. Prowadził firmę ochroniarską. Aby lepiej funkcjonować, wykonał poranne rozciąganie, a po krótkim treningu wziął zimny prysznic. Udało mu się zdążyć na poranne wiadomości. Rozsiadł się wygodniej i słuchał kolejnych wiadomości o nowej chorobie. Na pasku informacyjnym widniała straszna wiadomość. Zarażeni przedarli się do Iranu. Ponad 3000 potwierdzonych ofiar. W nocy zbombardowano ważną infrastrukturę miejską i wojskową, uniemożliwiającą kontynuację budowli muru na granicy. Ameryka zaprzecza, że to oni zbombardowali Iran. Wszystkie dowody wskazują na to, że Amerykanie przyczynili się do wdarcia zarażonych na nasze ziemię, mówi premier Iranu. Cholera, niedobrze. Kwestią czasu jest, żeby zaraza przedostała się do Egiptu i Turcji. Wtedy krótka droga do Polski. No nic, pora się zbierać. Wstawszy od telewizora, Tadeusz spakował najpotrzebniejsze rzeczy. Załadował do bagażnika i czym prędzej pojechał do swojej drugiej połówki Agaty. Po czasie zaczęła migać charakterystyczna lampka. Znaczyła ona, że w baku brakuje benzyny. Cholera. Parsknął pod nosem, wyjmując telefon z kieszeni. Sprawdził, gdzie znajduje się najbliższa stacja benzynowa. Nawigacja wyświetliła, że za 12 kilometrów. Oby auto wytrzymało. Dasz radę w samochodzie, nie zawiedź mnie. Tadeusz podgłośnił radio, uważając na wciskanie pedała gazu, aby nie zużyć zbyt dużo paliwa. Ostatecznie udało mu się dotrzeć. Podjechał do zbiornika i nalał pełny bak. Chciał zapłacić, lecz w oczy rzuciła mu się promocja na płyny do spryskiwaczy oraz na wszelakie przekąski. Wiedział, że prędzej czy później mogą się one przydać. Zastanawiał się, które smakołyki wybrać. Co będzie lepsze? Chipsy czy żelki? Cola czy Fanta? Jeden wielki dylemat. Usłyszał, że ktoś wszedł na stację, lecz nie zwrócił na to uwagi. Schylił się ostatecznie po trzy paczki chipsów oraz dwie butelki coli. Idąc w stronę kasy, usłyszał wrzaski dwóch mężczyzn. Chcieli oni obrabować sklep z pieniędzy. Kątem oka jeden z rabusiów zauważył Tadeusza. Natychmiastowo ruszył w jego stronę, celując w niego bronią. Nie musi się to tak skończyć. Zaczął drżącym głosem Tadek. Zamknij mordę, do przodu, jazda. Mężczyzna posłuchał się rabusia, nie chcąc zarobić kulki w głowę. Na kolana. A ty co patrzysz? Pochuj te pieniądze szybciej, kurwa. Już przepraszam, nie róbcie nam krzywdy, błagam. Mam rodzinę na utrzymaniu. Wykrzykiwał sprzedawca ze łzami w oczach. Zaraz twoja rodzinka będzie patrzeć, jak zbierają twój mózg z szyby. Pakuj to! Tadeusz, będąc na kolanach, przyjrzał się uważniej napastnikom. Obaj byli zamaskowani, mieli na twarzy czarne kominiarki. Jeden z nich był dobrze zbudowany, lecz w średniego wzrostu. Drugi natomiast szczupły, wysoki, z tatuażem na szyi. Proszę bardzo, wszystko co mamy. Dobra, spierdalamy stąd. W okamgnieniu złodzieje wybiegli ze stacji i uciekli w stronę najbliższego lasu, rosnącego naprzeciwko stacji benzynowej. Wszystko dobrze? Spytał Tadeusz, będącego w szoku sprzedawcy. Halo, wszystko dobrze? Wezwał pan policję? Tak, wezwałem. Jezu, dobrze, że nic się nie stało. Zaraz powinni przyjechać.
Musi pan zostać, będzie pan moim świadkiem? Mam kamerę, ale zrelacjonowanie przez pana niesamowicie mi pomoże. Tadeusz chwilę się zastanowił nad odpowiedzią. Nie chciał zostawać. Spieszyło mu się do Agaty, ale wiedział, że nie ma innego wyjścia. Oczywiście, tylko żeby to szybko minęło. Trochę mi się śpieszę. 3 radiowozy przyjechały 5 minut później. Jeden radiowóz zabrał pracownika stacji benzynowej na komendę w celu złożenia zeznań. Tadeusz natomiast mógł złożyć zeznania na miejscu. Trwało to blisko 40 minut. Po złożonych zeznaniach puścili świadka wolno, po czym mógł kontynuować podróż do swojej ukochanej. Przyjechały kolejne 4 radiowozy. Wszyscy przeszukiwali obszar do 5 kilometrów. Mieli nadzieję, że znajdą jakiś drop i doprowadzi ich to do sprawców napadu. Godzinę później do Tadeusza zadzwonił telefon. Zerknął na wyświetlacz, a tam pojawił się napis. Leszek. Leszek? Czego on chce? Nie gadaliśmy chyba od 5 lat. Teraz takie czasy, że trzeba naprawić relacje z każdym. Nie wiadomo, kto się przyda za jakiś czas. Mężczyzna kliknął zieloną słuchawkę. Halo? Halo, Tadzio? Kupę lat. Co tam u ciebie? Żyjesz jeszcze? Nie zamknęli cię? Siemanko, racja. Kupę lat. Ile to już? 5? 6, dopowiedział Lech. Matko jedyna. Ano po staremu. Powoli do przodu. Robię aktualnie w firmie ochroniarskiej mojego ojca. A u ciebie w Ameryce jak tam? Nadal w Chicago mieszkasz? Jednym słowem chujowo. Sytuacja coraz bardziej napięta. Słyszałeś może, jak nasz kochany prezydent Ameryki podwyższył podatki i jednocześnie obniżył płace? Tłumaczył to kryzysem, który dotknął połowę świata w 2019 roku. Teraz przesadził. Wprowadzili obowiązkową służbę wojskową i chcieli nas wysłać na Bliski Wschód, żeby uporać się z tymi zombiakami. To też zresztą posrana sytuacja. Apokalipsa zombie, tego jeszcze nie grali. No ale jak widać, po niektórych filmikach jest to prawdziwe. Widziałeś może chociaż jeden? Nie. I dobrze. One wyglądają strasznie. Pierwsze etapy to zakrwawione oczy, wypieki na twarzy, gorączka. Potem chwilowo łamamy, aż w końcu organizm ląduje w śpiączce, gdzie zazwyczaj umiera. Potem... chyba wiesz, zmartwychwstanie. Chęć przekazania choroby dalej, śmierć, krew, pot i łzy. Za młodu dużo tego oglądaliśmy, wtedy to była fajna rozrywka. Nigdy nie pomyślałbym, że dojdzie do tego w prawdziwym życiu. Pogłoski mówią, że to przez broń biologiczną. Nie wiem, co to Tadzie, ale nie wygląda to kurwa ciekawie. Kurde, sorry, zboczyłem trochę z tematu. Wracając m.in. przez to, co ci mówiłem, są protesty w każdym większym mieście. Oby nie było żadnych zakażeń w naszym kraju, bo z tych protestów wyniknie jedna wielka masakra. A powiem ci, że to dziwnie wygląda. Akurat wtedy, gdy ludzie się budzą, patrz, protesty w stolicach europejskich, pojawia się coś takiego. Może to specjalnie zrzucili. Nie wiem. Mam nadzieję, że nic nam się nie stanie. A co u twojej Agatki? A, wszystko dobrze. A to znalazłeś już jakąś kobietę, czy jeszcze nie? A wiesz, to skomplikowane. Czas pokaże. No ale pochwalę ci się, że nawet fajnie mi się tutaj wiedzie. Jak to mówią, amerykański sen dosięgnął również i mnie. Kupiłem sobie ostatnio chałupę i zajebistą furę. Zapraszam cię, jak sytuacja na świecie się uspokoi. Popijemy sobie, poopowiadamy. Gratuluję, bardzo się cieszę. Tylko powiedz mi jedną rzecz. Legalnie czy nie? A jak myślisz, Tadzio? Znasz mnie. No ta, zapomniałem. Nie wnikam. A ty co taki drętwy? Nadal jesteś miękka faja, czy wrócił stary Tadeusz? Nie, stary Tadeusz już nie wróci. Do teraz żałuję, że tego staruszka obrobiliśmy. Może to była przesada, ale czegoś cię nauczyła, prawda? Nastąpiła dłuższa chwila ciszy w słuchawce, przez to co zrobiło się nieco niezręcznie. Tadeusz miał sobie za złe, że w młodzieńczych latach wraz z małą paczką kolegów kradli wszystko co wartościowe. Na szczęście w porę z tego wyszedł, lecz jego dawny przyjaciel nic się nie zmienił. Słyszę, że prowadzisz. Gdzie jedziesz? Nie przeszkadzam ci? Do Agaty na wieś. Wziąłem teraz urlop w pracy, więc mam czas na przyjemny odpoczynek.
Nawet nie wiesz, jakbym chciał wrócić na polską wieś, pooddychać tym swojskim powietrzem, nawdychać się zapachu polskich krów, świń, kur, koni, usłyszeć soczyste kurwa mać co 5 minut. Dobra, Tadzio, nie przeszkadzam ci, miłej podróży i uważaj na siebie. Zarażeni w każdym momencie mogą się pojawić w Polsce. Dzięki, również na siebie uważaj. Siedź w domu. Pamiętaj, że u siebie najbezpieczniej. Braciarz po grób, wykrzyczał Leszek. No jakby inaczej. Braciarz po grób. Zakończyli rozmowę, a Tadeusz kontynuował jazdę przy włączonym podcaście na temat najlepszych książek w historii. Lokalizacja pokazywała mu, że przed nim jeszcze 30 kilometrów. Zajechał w końcu pod dom Agaty. Klasyczny dom jednopiętrowy o białych ścianach i ze spiczastym dachem. Z tyłu posiadłości był duży ogród, na którym można było uprawiać wszelaką rolę. Zgasił silnik, zaciągnął ręczny i wyjął kluczyki ze stacyjki. Z bagażnika wziął wszystkie swoje bagaże, po czym spokojnym krokiem ruszył w stronę drzwi swojej drugiej połówki. Zapukał 3 razy, dzwoniąc przy tym dzwonkiem. Po chwili w drzwiach stanęła ciemnowłosa kobieta ze spiętymi włosami w kok. Ubrana była w bluzkę z krótkim rękawem oraz długie czarne dresy. Stała z założonymi rękoma, wpatrując się gniewnie w mężczyznę. Cześć, wybacz, że tak długo. Przywitał się Tadek, całując dziewczynę w policzek. Napadli na stację benzynową i musiałem zostać jako świadek zdarzenia. Grozili mi bronią, ale nic mi nie jest. Co? I dlaczego nie odbierałeś telefonu? Na pewno nic ci nie jest? Pokaż się. Rozkazała Agata, chwytając tatka za głowę i obserwując ją z każdej strony. Na pewno. Przepraszam, miałem rozładowany telefon. Dobrze, wchodź. Nie będziesz już dłużej stał z tymi bagażami na dworze. Wszedłszy do domu, zauważył wszechobecny porządek. Wszystko było na swoim miejscu, a białe meble idealnie zlewały się z kolorem podłogi i ścian. Wchodząc do kuchni, przyszykowana była kolacja w postaci kilku kromek chleba, sałaty i gotowanego kurczaka. To dla nas, rzekła z radością w głosie dziewczyna. Dziękuję, jestem bardzo głodny. Nawet nie wiesz, jak podróż może zmęczyć. I w dodatku po takich wydarzeniach. Oboje zasiedli do stołu. Tadeusz przyszykował swoje oraz Agaty ulubione przyprawy, żeby kolacja była smaczniejsza. Odpowiednio ją przyprawili i zaczęli jeść, rozmawiając na temat ówczesnych zdarzeń. Nie obyło się bez żartów, jak i zarówno powagi. Siedzieli tak przez 3 godziny, po czym wzięli oboje kąpiel i udali się do sypialni. Nazajutrz. Obudziwszy się, para zeszła na dół, do salonu. Włączyli telewizję w celu dowiedzenia się nowych informacji na temat choroby. Z dnia na dzień sytuacja robiła się coraz bardziej niebezpieczna. Na pasku informacyjnym widniały dołujące treści. Nowe przypadki zarażonych w Azerbejdżanie i Armenii, Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie również zgłaszają brutalne ataki na obywateli. Korespondent poważnym tonem zaczął czytać wyświetlane napisy zza kamery. Tłumy zarażonych ludzi przebiło się przez blokadę stworzoną z wojsk w Turcji i Egipcie. Liczba ofiar jeszcze nie jest znana, ale sądząc po filmach nagranych przez drony, można dostrzec, że jest masa martwych ciał. Ślady krwi na polach bitwy tworzą małe jeziora. Grecja oraz Bułgaria wprowadziły obowiązkowy pobór do wojska w celu pomocy budowy muru chroniącego Europę przed zarażonymi. Włochy, Hiszpania oraz Grecja otworzyły ogień do łodzi z imigrantami płynącymi z Bliskiego Wschodu. Niemal wszystkie osoby będące na łodziach utonęły. Owe działania krytykuje ONZ, jednakże państwa bronią się tym, że na łodziach potencjalnie mogli być zakażeni. Zostańcie z nami. Za 5 minut zacznie się rozmowa z ekspertami na temat nowej zarazy i braku respektowania zasad człowieka przez coraz to więcej krajów. Przycisk pilota użyty przez tatka zmienił kanał na największą stację informacyjną w kraju. Madagaskar zaprasza do siebie wszystkich uchodźców, którzy nie mają śladu gryźń oraz podwyższonej gorączki. Osoby, które wzbudzają podejrzenia strażników granicznych, będą znowu odsyłane na otwarte wody. Jedynym warunkiem przyjęcia będzie obowiązkowa pomoc przy budowie umocnień na plażach wyspy.
Jeśli ktoś z imigrantów tego nie będzie robił, to czeka go wydalenie z państwa. Na identyczne działania wpadła również Islandia. Wyłącz to. Poprosiła łamiącym głosem Agata. Wszystko dobrze? Zarażeni niedługo tu będą, jeśli już ich tu nie ma. Muszę skontaktować się z rodzicami. Niech przyjeżdżają tutaj jak najszybciej. Dobry pomysł. Zacznę zabezpieczać ogrodzenia. Przezorne zawsze ubezpieczone. Dziewczyna chwyciła za telefon i wykonała numer do swoich rodziców. Rozmowa była dosyć emocjonalna, aczkolwiek skuteczna. Zaczęli pakować najpotrzebniejsze rzeczy i czym prędzej wracać do rodzinnego domu. Parę godzin później rozległo się pukanie do drzwi. W progu stali zapakowani i przestraszeni rodzice. Córcie, jak dobrze, że nic ci nie jest. Cześć, mamo i tato. Dobrze, że wróciliście. W takich sytuacjach najlepiej być ze sobą. Daję maksimum 2 tygodnie, aby ta zaraza pojawiła się u nas. Niemożliwe jest to, że tak szybko zaraza się rozprzestrzenia. Coś tu nie gra. Tato, to nie czas na to. Rozpakujcie się. Ja nas rozpakuję, wtrąciła mama. Tadek powiększa nasz płot. Ojciec pójdzie mu pomóc, a my musimy jeszcze raz przeliczyć zapasy. Dokładnie, róbmy swoje. Lepiej się zabezpieczyć. Przez kolejne kilka dni pracy było od groma. Mężczyźni budowali mur wokół domu, a kobiety jeździły po zapasy i przygotowywały wnętrze domostwa na każdą krytyczną sytuację. Prace remontowe trwały ponad tydzień. Cała czwórka siedziała na kanapie. Wszyscy byli zszokowani tym, co podawali w wiadomościach. Na pasku informacyjnym wielkimi literami napisano, że zarażeni pojawili się na południu Europy, a mur budowany na granicy turecko-grecko-bułgarskiej nie podołał wyzwaniu. Dziesiątki tysięcy zarażonych próbowało przejść przez blokadę, zaczął elegancko ubrany korespondent. Mimo bohaterskiemu oporowi żołnierzy NATO, chorzy przedostali się do Europy. Zdziesiątkowane wojska wykonały taktyczny odwrót do największych miast w celu ochrony ludności i wydaniu prowiantu. Gdy informacja dotarła do mieszkańców Bułgarii, wszyscy zdolni do obrony kraju obywatele ustawili się w kolejkach po broń i błyskawiczne kursy samoobrony, by mieć jakiekolwiek szanse z agresywnymi zarażonymi. Matka Agaty zmieniła stację, aby sprawdzić, czy są to prawdziwe informacje. Na kolejnym kanale wiadomości również nie były zbyt kolorowe. Ludzie przepływający po zmroku na pontonach do Włoch i Hiszpanii zaczęli atakować i mordować bezbronnych cywili. W obu krajach sytuacja wymyka się spod kontroli. Na miejscu w Rzymie jest jeden z naszych dziennikarzy. Oddajemy ci głos. Mężczyzna znajdował się obok spalonych samochodów. Daleko za nim około 10 zarażonych próbowało zabić uzbrojonego w kij bejsbolowy mężczyznę. Dzień dobry państwu, jak widać sytuacja jest tragiczna. Prezydent Włoch wprowadził godzinę policyjną, a odgłosy strzałów z broni palnej i martwe ciała na ulicy są coraz częstszym widokiem. Matko Święta, a powiedz nam, czy głosy o tym, że zaraz pójdzie na północ i dotrze z czasem do Polski, są realne? Wielu ekspertów już się na ten temat wypowiadało i tak. Jeśli dalej zarażeni będą w takim tempie zarażać innych, to do Polski dojdzie to bardzo szybko. Tutaj we Włoszech zaraza rozlała się na cały kraj w 2 dni. Rozumiecie to państwo? 2 dni! Uważaj, za tobą! Wykrzyczał korespondent siedzący w biurze. Wnet dziennikarzy zaatakował 2 zarażonych. Byli bladzi. Gałki oczne zamiast białych były czerwone, a krew pojawiająca się wokół ich ust kapała na ziemię. W okamgnieniu jeden z nich chwycił mężczyznę za koszulkę i wgryzył się w rękę. Transmisja natychmiastowo została przerwana, a na telewizorze pojawił się czarny napis na białym tle. Przepraszamy, wystąpiły błędy techniczne. Tadeusz, Agata i jej rodzice byli zszokowani. Patrzyli się jedynie po sobie wytrzeszczonym wzrokiem. Więc to do nas dotarło, parsnął pod nosem Tadeusz. Co? Jeżeli oni już są w południowej Europie, to za parę dni będą również w Polsce. I co mamy zrobić? Spytała zdezorientowana Agata. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Z twoim chłopakiem zbudowaliśmy mur wokół domu. Nie wiem, czy ten wysiłek coś da. Szczęście, że z mamą zrobiłyście zapasy. Przynajmniej najgorsze możemy poczekać tutaj. Tadek, dzwoń do swoich rodziców, spytaj się, czy są bezpieczni.
Wiem, pozwólcie, że pójdę na górę porozmawiać. Wstał z kanapy i czym prędzej udał się na schody, wykonując telefon do swojego ojca. Przedłużające się sygnały połączenia zaczęły niepokoić mężczyznę, lecz ojciec odebrał. Halo, synu? Wszystko z tobą w porządku? Oglądałeś wiadomości? Ta, oglądałem. Siedzę na wsi u Agaty. Jesteśmy z jej rodzicami. U nas wszystko dobrze, zabezpieczyliśmy się. Mamy jedzenie i mamy też się czym obronić. Całe szczęście. Słuchaj, nie ruszę się stamtąd. Jestem z mamą w drodze do teściowej, znaczy do babci Haliny. Nie wiem, kiedy dotrzemy. Są ogromne korki na autostradzie. Co? Ludzie zebrali się tak szybko? Synu, które wiadomości oglądałeś? Te z tym reporterem, prawda? Tak. To oni puszczają powtórkę już od paru godzin. W nocy mówili, że całe Bałkany są w stanie wojny z zarażonymi. Ludzie wiedzą, co się święci i chcą jak najbardziej zwiększyć swoją szansę na przeżycie. Dlaczego to się dzieje tak szybko? Panika, synu. Tomek. Twój wujek, pamiętasz go? Tak. Jest lekarzem, mówi, że zaraza przenosi się przez ugryzienie. A jak dobrze wiesz, gdy ludzie są w panice, to wychodzą na miasto jak grzyby po deszczu. Ech, no nic, synu. Zadzwonię, jak dojedziemy do babci. Pozdrów Agatę i jej rodziców. Mam nadzieję, że gdy to się uspokoi, znowu się zobaczymy. Synku, kochamy cię, wykrzyczała matka. Ja was też. Oszczędzajcie baterie. Połączenie zostało zakończone. Tadeusz zszedł na dół, będąc spokojniejszym, że jego rodzice są bezpieczni. Tadeusz zdziwił się, ponieważ ojciec Agaty rozmawiał z kimś stojącym w drzwiach. Podszedł bliżej, aby podsłuchać rozmowę. Okazało się, że była to sąsiadka mieszkająca dwa domy obok. Chwila, spokojnie, jeszcze raz i bardzo powoli. Odrzekł, unosząc dłonie na wysokości klatki piersiowej ojciec Agaty. Sąsiadka stojąca w drzwiach wzięła głęboki wdech i wydech, po czym zaczęła mówić. Sąsiedzie, proszę pomóżcie. Mój mąż wrócił wczoraj ze Słowacji. Strasznie się źle czuł. Próbowałem podać mu leki przeciwbólowe i gorączkowe, ale to nic nie dało. Dzisiaj rzucił się na mnie i zrobił mi to. Podniosła rękę, pokazując zakrwawiony ślad od ludzkich zębów. Mężczyźni spojrzeli się po sobie zdezorientowanym wzrokiem. Może pan mu przemówi do rozsądku. W końcu znacie się tyle lat i nieraz piliście u nas wódkę. No dobrze, pomożemy. A odkaziłaś to sobie? Tak. Piekło niemiłosiernie. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Idziesz ze mną, młody? Spytał, kierując wzrok na tatka. Idę, choć nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Też nie jestem za tym, ale gdybyśmy byli w podobnej sytuacji, to Robert na pewno by pomógł. Jeszcze raz dziękuję i przepraszam za zajście. Po chwili znaleźli się już przy drzwiach sąsiadów. Tadeusz chwycił za klamkę, powoli je otwierając. Przekroczyli próg i do nozdrzy wdarł się smród, którego nigdy wcześniej nie czuli. Robert? To ja, Patryk. Twoja żona do nas przyszła. Nic ci nie jest? Robert, gdzie jesteś? Wnet z kuchni dobiegł hałas tłuczonego szkła. Towarzyszyło temu ciche męskie stęknięcie. Robert, to ty? Tak, to on. Proszę, zróbcie coś. Z kuchni powolnym krokiem wyszedł mężczyzna. Miał poplamione krwią usta oraz koszulkę. Jego gałki oczne były czerwone, a skóra coraz bardziej blada. Robert, to ja. Patryk, pamiętasz mnie? Pamiętasz, jak pomagałeś mi przy naprawie samochodu? Tego gruchota Opla? Mężczyzna nie reagował. Jedynie skierował ciało w stronę Tadeusza i Patryka. Zaczął charczeć i wyciągnął w ich stronę jedną rękę. To chyba nie jest twój mąż, rzekł pod nosem Tadeusz. Słuchaj, jeśli chcesz zrobić nam to samo, co twojej żonie, to ostrzegam cię, że nawet nie masz co próbować. Zrób jeszcze jeden krok, a będziemy zmuszeni użyć siły. Nie chcesz tego, stary, nie chcesz. Cofnij się, uspokój, ochłoń, porozmawiajmy. Mężczyzna wydawał się głuchy. Nie reagował na żadne słowa wypowiadane przez jego sąsiada. Dzieliło go jedynie parę metrów od trójki zdrowych ludzi. On jest zarażony. Co? Odsuń się od niego. Jest jednym z nich, spieprzajmy stąd. Nie, proszę, nie zostawiajcie go w takim stanie. Ty też nie idziesz, rozkazał Tadeusz. Co? Młody, nie przesadzaj, wtrącił się ojciec Agaty. Zarażony sąsiad chwycił Patryka za koszulkę, próbując go ugryźć.
Z racji tego, że Patryk był postawnym mężczyzną, nie miał problemu, aby go od siebie odepchnąć i uderzyć z pięści w głowę. Siła tego ciosu spowodowała, że zarażony wywrócił się na ziemię. Ostrzegałem cię, Robert. Proszę, nie róbcie mu krzywdy. Przepraszam, nie wiem jak pomóc. Musimy uciekać. On jest jednym z nich. Nie wiem jak, przecież zarazy tutaj jeszcze nie ma. Ale był na Słowacji, tak? Tam już na pewno musi być. Patryk, chodź, już! Mężczyźni obrócili się na pięści i wyszli z domu sąsiadki. Czym prędzej wrócili do siebie, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Usłyszeli jedynie krzyki sąsiadki, która wzywała ich w niebogłosy. Jednakże po chwili zmieniły się w lament, błagający o pomoc. Nie zwracaj na nią uwagi. Pamiętasz, co mówił twój kolega? Zaraza przenosi się przez ugryzienie, a ona miała rany na ręce. Ranę od zębów jej męża, dodał ojciec Agaty. Niestety, musimy powiedzieć o tym dziewczynom. Wróciwszy do domu, zamknęli bramę oraz drzwi na cztery spusty. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zareglowali drzwi krzesłem, żeby trudniej było je wyłamać. Co się stało? Spytała wystraszona Agata. Do salonu, szybko! Rozkazał stanowczym tonem ojciec. Opowiedz nam wreszcie, co się stało, do cholery. Zawadce. Westchnął ciężko Patryk. Mąż naszej sąsiadki, Robert. Ten, który przy samochodzie mi pomagał i naprawialiśmy silnik. Wrócił ze Słowacji. To już tam jest, został zarażony. Z bliska wyglądają strasznie. Czerwone, wyłupiaste gały, blada skóra, krew wydobywająca się z ust. Jego żona została ugryziona. Też chciał mnie ugryźć, ale w porę go odepchnąłem. Słyszeliście te krzyki? To właśnie krzyki jego żony. On ją zabił w biały dzień. Po chwili niezręcznej ciszy Tadeusz odchrząknął, wyprostował klatkę piersiową do przodu i zaczął mówić. Skoro jest to na naszym osiedlu, to w całej Polsce tym bardziej. Włączę wiadomości, póki mamy jeszcze prąd. Niedługo pewnie zaczną pokazywać, jak Warszawa zamienia się w strefę walki. Musimy zaryglować drzwi i okna jeszcze bardziej. Mur może zdać egzamin, ale jeśli do naszego domu przyjdzie ich kilkunastu, to na pewno chociaż jeden znajdzie sposób, jak wejść. Przeczekajmy to. Mamy wystarczająco jedzenia i wody, żeby przeżyć. Naleję jeszcze wody do wanny. Zawsze to dodatkowe dni bez pragnienia. Co robimy, jeśli zaczną do nas pukać policjanci, gdy dowiedzą się o zaistniałej sytuacji? Spytała matka Agaty. Udajemy, że dom stoi pusty. Nie można teraz nikomu ufać. Każdy liczy na siebie. Zapasów starczy na około miesiąc, by przeżyć kolejny dzień. Tadeusz i Patryk są gotowi na to i wiedzą, że prędzej czy później będą zmuszeni wyjść na zewnątrz. Jednakże w schronieniu mogą spędzić w spokoju aż 30 dni. Jeśli wojsko zadziała dobrze i rozprawi się z zarażonymi, to większość zapasów nawet się nie przyda. Miesiąc później. 15 stycznia 2026 rok. Dla wielu milionów ludzi święta w 2025 były ostatnimi normalnymi świętami w ich życiu. Przez ten okres wiele się zmieniło. Oficjalnie podano w wiadomościach, że zarażeni pojawili się w Polsce. Parę dni po tej informacji w całym kraju, a może nawet i na świecie, odcięto prąd, wodę i ogrzewanie. Ludzie stracili dostęp do wiadomości, do świata i byli zdezorientowani. Dziesiątki lat dobrobytu nagle zostało zmuchnięte, niczym domek z kart. Przed odcięciem prądu Tadeusz skontaktował się ostatni raz ze swoimi rodzicami. Na szczęście byli bezpiecznie zabunkrowani w swoim domu, a zapasów starczy im na długie miesiące. Jedno zmartwienie z głowy. W Sylwestra pewna grupa małolatów próbowała dostać się do domostwa Agaty. Jednakże skuteczne blokady odstraszyły złodziei. Przyszedł w końcu i taki dzień, w którym przewidywania Agaty i jej matki się nie sprawdziły. Mimo racjonowania wody, jedzenia, węgla i środków czystości, to zaczęły być braki miesiąc przed planowanymi stratami. W dodatku brak ogrzewania w domu przyczynił się do tego, że matka Agaty zachorowała na grypę. Chcąc, aby kobieta szybko wyzdrowiała, a cała czwórka mogła przetrwać kolejne tygodnie podczas apokalipsy nieumarłych, mężczyźni musieli ruszyć na wyprawę. Ubrali się na cebulkę, ponieważ zima, która nawiedziła Polskę, była jedną z największych przez ostatnie dwie dekady.
Wzięli ze sobą nóżki baseballowe, za które odpowiedzialny był Patryk, oraz młotek w razie gdyby natrafił się samochód, a w nim potrzebne zasoby. Szli przez pole, przykryte białą zasłoną. W oddali hasały sarny i chodziły dziki. Korzystały z tego, że wokół nie ma wszechobecnego hałasu samochodów. Natura coraz bardziej odżywała. Po drodze natrafili na opuszczoną stację benzynową oraz stojący obok sklep spożywczy, w którym można było znaleźć rzeczy pierwszej ręki. Półki były splądrowane. Kasa z pieniędzmi otwarta, a zawartość ukradziona. Na szczęście udało się znaleźć leki, zbijające temperaturę. Gdzieniegdzie zawieruszyły się puszki z fasolką, grochem, mięsem i warzywami. Czym prędzej spakowali to do swoich plecaków. Ostały się również 5-litrowe butelki wody, które były na tyle ciężkie, że nikomu nie chciało się tego nosić. Czwórka wpadła na pomysł, że będą zbierać kilogramy śniegu i zanosić do domu. Gdy śnieg stopnieje, to będą mieć darmową wodę, nie wymagającą większego poświęcenia. Szperając po półkach, Tadeusz załączył alarm. Był niesamowicie głośny, przez co pobliscy zarażeni na pewno by ich usłyszeli. Kurwa, jebany alarm. Parsknął soczyście pod nosem Tadeusz. No ładnie. Dobra, bierz wszystko, co możemy i spadamy stąd. Rozkazał, pakując łapczywie, co wpadło mu w ręce. Gdy Tadeusz wyjrzał przez okno, zauważył ludzi zbliżających się do stacji benzynowej. Na zewnątrz roiło się od zarażonych. Jęki, które z siebie wydawali, idealnie dobiegały do uszu ocalałych. Znaleźli się w potrzasku. Mimo tego, że znaleźli to, czego szukali i zapakowali do plecaka, nie wiedzieli, czy wyjdą z opresji żywi. Patryk, barykaduj drzwi, inaczej tu wejdą. Mężczyzna, wkładając w to wiele wysiłku, pospiesznie przesunął półkę sklepową, aby zastawić nią drzwi. Jak stąd wyjdziemy? Ten sklep musi mieć tylne wyjście. Tadeusz i Patryk pobiegli na zaplecze. Chwycili za klamkę, aby wydostać się z budynku. Niestety drzwi były zamknięte na klucz. Cholera, wykrzyczał Tadek. No to zajebiście. Na zewnątrz jest kilkudziesięciu zarażonych. Nie damy sobie z nimi rady. Tadeusz szybkim krokiem wrócił do głównej części sklepu. Za ladą zauważył szybę. Nie zastanawiając się wiele, chwycił młotek, który miał w kieszeni. To jest nasze jedyne wyjście. Rozbiję tę szybę, wyskoczymy przez nią i jeśli mamy choć trochę szczęścia, to uda nam się uciec. Mężczyzna wziął zamach i jednym szybkim ruchem rozbił okno, powodując hałas tłuczonego szkła. Wyskakując, ojciec Agaty skaleczył się w rękę. Jednakże nie przeszkodziło to w ucieczce. Jeden z zarażonych próbował ugryźć Tadeusza w ramię. Ten szybkim i sprawnym ruchem uderzył młotkiem zarażonego w głowę. Padł sztywno na ziemię, wydając ostatnie tchnienie. Kurwa, chyba to zabiłeś, stwierdził przerażony Patryk. W jego głosie szło wychwycić jednoczesny zachwyt i strach. Wiedział, że jeśli by tego nie zrobił, to najprawdopodobniej Tadeusz stałby się jednym z nich. Nieważne ruchy, musimy stąd uciec. Zarażeni nie biegli za nimi. Stracili ich z oczu po parunastu sekundach. Mężczyźni dowiedzieli się dwóch rzeczy, które dadzą im przewagę w walce z zarażonymi. Pierwszą niewątpliwą kwestią jest to, że zarażeni nie biegają. Jedyny ich sposób przemieszczania to było powolne ciągnięcie nogami, aby dojść z punktu A do punktu B. Druga, nie byli jej pewni. Musieli ją jeszcze potwierdzić na kolejnych zarażonych. Zainfekowani padają po uderzeniu w głowę. Wystarczy jedno solidne uderzenie młotkiem, a nieumarły stąpi z powrotem. Stamtąd, skąd przyszedł. Tadeusz i Patryk wrócili cało do domu. Tam czekały na nich przejęte i zapłakane kobiety. Widząc ranę na ręce Patryka, bardzo się przestraszyły. Mężczyzna w porę je uspokoi, ponieważ wiedział, że jest to rana od potłuczonego szkła. Faktycznie na taką wyglądała. Streścili całą wyprawę. Powiedzieli o swoich domysłach, które zobaczyli na własne oczy. Agata i jej matka były zszokowane, że ich mężczyźni znaleźli się w takim niebezpiecznym potrzasku. Zdały sobie jednak sprawę, że w przyszłości będzie więcej takich sytuacji. Nie myśleli na razie o tym. Ucieszyli się z tego, że będą mogli jeść w miarę normalne potrawy i dbać o higienę. Parę dni później matka Agaty wyzdrowiała. Leki, które przyniósł Patryk i Tadek, okazały się być bardzo skuteczne. Dobrobyt wrócił ponownie. Niestety musieli liczyć się z tym, że za parę dni czeka ich kolejna wyprawa. Nie wiedzieli, czy będą mieli tyle szczęścia, co podczas pierwszej.
Nie wiedzieli, jak zachowają się inni ocalali ludzie względem nich. Bali się, że zostaną zaatakowani i ograbieni ze wszystkich dóbr. Obiecali sobie, że nawet jeśli będą mieć do czynienia z uzbrojonymi aż po zęby bandytami, nie ugną się. Będą bronić swojego domu. Domu, który stał się jedynie nośnikiem wspomnień w nowym, okrutnym świecie.